Halo, halo. O. Witam Państwa z Kłomnic. Będziemy dla Was komentować mecz versus Frogs of War versus Attack Gaming. Jest z nami... Dzień dobry, z tej strony Kamil Hiton Kowaleczko i Cezary Riku Krzywdziński. No i będziemy komentowali dla Was mecz z LANa. Jeżeli wszyscy gracze wejdą na serwer, będziemy komentować mecz. Także do zobaczenia za chwilę, do usłyszenia. Dzień dobry. Kamil kazał mi coś nawijać. Jeżeli nas oglądacie, to wołajcie swoich ziomków na Facebooku i wszędzie, gdzie się da. Musimy tutaj... Im więcej widzów, tym większe szanse na więcej streamów, tylko sportu na kolejne wspomnienia. No, ale nie będziemy tutaj się użalać, tylko Was prosimy. No, z tego co widać na tym lanie, te mniej znane drużyny jednak walczą. Nie jest tak, że te mecze są jednostronne. Starczy teraz ja. Czasami widać nawet takie mecze, gdzie Aspera wygrywa z Alsem. Co było troszeczkę dziwne. No i teraz w tym momencie przerywam Kabilowi i pozdrawiam wszystkich hejterów Mruczka. Zagrał bardzo ładny LAN, mimo tego, że jeszcze go nie skończył. Ktoś mu dzwoni, więc widzę mikrofon. No. Ten mecz raczej powinien być w miarę wyrównany. Z tego co widziałem na internecie, cisnęło CPL, także mecz może być bardzo wyrównany, ale zobaczymy. Etek poprzedni mecz wygrało, jak się nie mylę, do 5. Spinają na mnie. Kto do ciebie spina? Nie wiem, piszą na mnie, że jestem jakimś tam największym czymś, nie wiem, pozdrawiam. Czekaj. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy teraz mnie hejtują, nie wiem o co wam chodzi. Ale to nie zmienia faktu, że będę komentował ten mecz. Także... Spinajcie dalej. Także możecie wyłączyć głośniki. Tak jest. Mam piskliwy głos, jeszcze nie miałem mutacji. Czekamy na Rupa, usłyszymy się za chwilę. Także do usłyszenia. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Witera.
A więc panowie, tutaj widzimy, że można kogoś pozdrowić. Czy pytanie jest, czy można kogoś pozdrowić? Można. Więc piszcie. Jest konkurs na Facebooku. Typowanie w wyniku Etek Gaming Silesia. Do wygrania jest gra. Także... Do wygrania jest gra, jak słyszeliście od Marcina. Więc bardzo, bardzo zapraszam. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj jakiś pan napisał, pozdrawiam mamę. Panowie, ale prosimy bez wyzwisk na cybersporcie. Zachowujcie się jak ludzie dorośli. Ja będę pozdrawiał, bo Hiton nie ma do tego weny. Falcon tutaj prosi o pozdrowienie Marcina, Enika, Gramsa. A dzisiaj właśnie z nim jechałem samochodem, także też go pozdrawiam. Pozdrawiam cały FOF. FOF, pozdrawiamy was. Ej, chłopaki, za szybko tutaj trochę te pozdrowienia. Pozdrawiam Zumy, Larsa i Eryka. Sniki chyba jest, nie wiem, nie mogę wam odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, cicho. Pozdrawiam całe Etek i życzę zwycięstwa CPL, także im to pożyczę, jak tutaj zobaczę. Mikołaj pozdrawia cały Inowrocław oraz ekipę na Live Gaming. No nie ma problemu, jak tylko ich spotkam, na pewno przekażę. Roberta Burnejkę pozdrawiam, no ja też go pozdrawiam. No, powoli zaczynamy mecz. Także wrócimy za chwilę. Więc mamy live. Frogs of War versus Etek Gaming. Będziemy pewnie się nożować. Zobaczymy. Pozdrawiania oglądamy w przerwie. Może coś tam zobaczymy. Zobaczymy jak rundę nożową. Snajpową rozegra Etek. Miku, pokaż nam swoją długą kosę, którą przywiozłeś razem ze sobą tutaj na lana. Zobaczmy jak tutaj się kozują gracze Etek. Tutaj Riku chyba ma małe ADHD. Troszeczkę zacina. Trochę attack downa. Tak, troszeczkę. Sytuacja jest, Rusty zabija Deviansa z kosy. Jest sytuacja 4-2 w kosach. Co chyba wygra Etek? Proszę państwa, 3-1, tu za emocje, 1-1 i wygrał Etek rundę nożową. Bardzo ładny hit, od prawie się spalił. Ale dobrze było. Będziemy tutaj... Zobaczymy zaraz, jaką mapę odrzucają. Aha, tu już jest mapa wybrana. Gracze będą grali na Crossfire. Ta mapa jest losowana. Nie, my nie dajemy resa niestety. Czekamy na zawodników. Wracamy za chwilę. A ja z takim pytaniem do pana Petera 013. Czym sobie energię zasłużyło na taką, tak, z kim oni wygrali? Więc nie rozumiem troszeczkę zagadnienia, że są onlinerami. Nie wygrali chyba z nikim na internecie. O, z nami przegrali, także nie wiem, nie, bezpodstawne tutaj. Dziękujemy bardzo, panu... Komisar, dokładnie mi się podoba. Tak, mi się też to podoba, co mam, że to napisałem. W tym momencie mamy live. Zaczynamy tą batalię. Etek versus Frogs of War. Pokaż Dzianlę, bo to jest... Jest i Dzianla, zobaczmy. Biegnie z paką na planta B. Tak jest. Zobaczymy jak tutaj Dzianla... Ale movement, proszę pana, nie znałem tego jumpa, nie powiem, że nie. No i tutaj On Edson zaczyna, zabijając swojego gracza z teamu. Nika. Oj, tutaj Dzianla bardzo szybko zginął od Bruma, ale już wymiana. Deviants i Moradin, Aku, Bruma i Alexa. 3 versus 2, też włącz kogoś, panie. Przepraszam, zamyśliłem się. Etek tutaj, Moradin, na Agura, zobaczymy, czy coś tutaj wyciągnie. Nikogo tutaj raczej nie ma. No, ale wie, że jest tam gra, to zupełnie jak na internecie. Skanuje tutaj niebieski Razor. Nie znam takich skanów. Być może on zna. Rusty skrytowany zabija Deviansa. Mamy 2 versus 2. Tutaj Razor skanuje planta, no i jest paka dla Etek. On Edson i Moradin versus Razor i Rusty, 2v2. Pokaż myszkę, Hiton. Nie, bo ja czytam komentarze i się wieszam. Dobrze, tutaj Rusty będzie biegał na arbuzy, może tutaj nie ma żadnego zawodnika. On Edson zabija Razora, 2v1. Rusty widzi,
Emocje, proszę Państwa, Etek wygrywa swoją pierwszą rundę w drugim meczu EGP 2012. No proszę tutaj, Kony. Tak, to ja, Riku i Hiton. Kony to jest, nie wiem, nie znam, ale... O, komentujemy mecz, to jest nieważne. Pokażmy teraz Rustiego, który w poprzedniej rundzie przeżył do końca. O, Netson zabija Razura, czyli Moradin zabija Alexa, z nada. No tutaj Rusty za ladą campi. W tym czasie jeden zawodnik, Etek, już jest na A. Pewnie jest to Moradin, zgaduję. Tak, jest to Moradin. Widział za plantem tutaj zawodnika Foxofora, ale go nie... Dzialna, proszę, granaty wymyślane z tatą. Bardzo ładnie. Tak, tak, jeszcze pewnie powie, że z moim. Tutaj Moradin pokazał skilla zabijając Snydera, ale w plecy. Też tak umiem. 2-0 dla Etek. Czekamy na kolejną rundę. Pokażmy teraz może kogoś z Etek. Proponowałbym Moradina, zasłużył sobie na to. W poprzedniej rundzie jest i Moradin. Zobaczymy, jak to tam wszystko się potoczy. Bardzo taktyczny smok. Będzie na pewno rush na A. Czerwone camo. Też takie lubię. O nie, jednak rush na kafę. Zobaczymy, za ladą tutaj widział zawodnika przez dym. Ciekawy jak. Jeszcze pytanie, napiszcie, jakie są problemy ze z dźwiękiem, ponieważ nie wiemy, o co wam chodzi. Nie wiemy, o co chodzi. Spróbujemy naprawić, jeżeli będziemy wiedzieli, co jest nie tak. Explosives planted. Halo? A jak teraz słychać? Mogę poprosić o kominię, o komentarz, o opinię. Dobra, wszystko jest w porządku, więc ruszamy. Ruszamy dalej. Kaba, pokaż nam tabelę. O właśnie, jeszcze nie ma... O, Moradin, 6-0. Więc na drogę puszczamy Moradina. Czekaj, bo tutaj... Razu i Snyder leci na bomba. Zobaczmy Moradina. Też bym tak przebiegał, nie miał samych granatów tutaj. Moradin! Niestety, już 6-1. Snyder okazał się lepszy na drewnie. Bardzo ładnie. Tak. No niestety. Snyder tutaj z Diglem. O, proszę. No, pan Devian sobie trochę pokampi. Ależ tutaj chyba na mało satelu kolega Gabriel uważał. Alexa, nie ma. 3-3. Etek chyba chce wygrać do zera, to co spotkanie. Zobaczmy, jak tutaj Damian skanuje, ciekawe. O, tu to wyskoczył mu na głowę Razu. Niestety, nie ten deal, co na internecie. Zdarza się. Co o tym sądzisz, Hito? Explosives planted. O czym? O tym, że Razu jest internetowym graczem. Nie wiem, nie znam. Nie grałem na niego. Tak mi się powiedziało, każdy może mieć słabszy mecz. Devians okazał się lepszy od Snydera, który wcześniej podkromił Moradina. Przybiegł tutaj z drewna na beton. Gdzie jest Dzianla? Dzianla czeka tutaj w snajperskim mimiku oraz Brum, który został na drewnie. Zobaczmy, czy ten zawodnik wygra. Jeden pał 3, ale jeszcze emocje. Strzelają do niego, wychodzi, zabija Mika. Już 2-1. Brum czy Devians i Dzianla? Brum! I Brum ginie, nie ginie! Brum! No i położył się. I koniec akcji, bo Dzianla go zabija skanem. Bardzo ładnie Dzianla. No niestety, przejmuję mikrofon, pałeczkę. Nie wiem, kto to nam macha. Rajdera tata, pozdrawiam go. Okej, puszczamy kolejną rundę. Zobaczymy w tym momencie. Nie wiem, co tu się dzieje. Oczywiście, tutaj dostałem wiadomość. Pozdrowić Bartka Bunzjedruża. Oczywiście, że go pozdrawiamy. Bartek, jesteś moim e-friendem. Ale wróćmy do meczu, bo tutaj 4-0 dla Etek. 3-2. Sytuacja tutaj. Brum w snajperskim kampi. No ja nie wiem, jak to się stało. To przez uwagę. Przez nieuwagę tutaj Rusty w arbuzach. Czyli w sumie lepsze pozycje ma FOF, która ma bronić plantów, a ten... Oj, zaplantowali na ma. Tak sobie myślą gracze. Etek, Demians, jaki spot? W życiu bym się nie spodziewał takiego spota po tym zawodniku. Skrytowany Dzianla chowa się w snajperskim.
oraz Brum, który myśli, że zaplantowana jest baka na B. Czemu on tak myśli? Czemu on tak myśli? Tego chyba się już nie dowiemy. Zobaczymy, czy zdołają wyciągnąć tę sytuację. 20 sekund do rozplanta. 1v3 i koniec. 5-0 dla ETEC Gaming. No, 5-0 to nie jest żadna porażka. Można jeszcze wygrać to spotkanie. Teraz Janla, gdzie jest Janla? On tu biega z paką, rzuca fajne dymy. Jest i Janla tutaj, Moradin 10-1. Żaden z zawodników Frogs of War już nie będzie leciał na Bonda. Bardzo dobrze. Mieliśmy nadzieję, że obejrzymy spotkanie wyrównane tutaj. Rejzu zabija. Wyłącz tą tabelę, panie. Moradin, Michu i Janla, szybka wymiana ognia. Ten atutak próbuje grać. Brum! Proszę urwać. Serka. O, Maria. 3v2! Zamotany sam w tym, co mówię. 3v1, sam raz przy życiu. Kolejny raz zostaje przy życiu, ale zostaje poskramiony przez Micha. Chłopaki są tutaj... Z tego co widzimy, są niemiłosiernie ciśnięci przez... ETEC Gaming. ETEC jest w dość dobrej formie na tym lanie. Pokażmy... Boczek nam tutaj mówi, że Inspired jest w lepszej formie. Tak też mi się wydaje. Aczkolwiek zobaczymy, co się będzie działo. A więc oglądamy w tej chwili Snydera, który gra na Moradina na drewnie. Tam ktoś skrócił światełko. Ogarnij się, Riku. Aleks tutaj skręcił światełko. Skrócił światełko. Chyba będzie pierwsza runda dla FOW. No, Onetson wyciąga flaga. Sytuacja 4v2. Pokaż graczy ETEC, bo są w mniejszości. Janla w bananach z tyłu. Onet na rogalu. Zobaczymy, co wyciągnie. Zobaczymy, co zrobi. Czekamy. Co tu się rozwija? Nice! Janla zabija kolejnego gracza. To jest chyba nowa polska scena Call of Duty. Widzi dwóch graczy w niebieskim. Niestety jeden jest w arbuzach. Zaraz go zajdzie w plecy i niestety. Sytuacja 1v3. Onet potrafi takie rundy wyciągać. Więc zobaczymy, co z tym zrobi. 6-1, proszę Państwa. Bardzo ładnie, bardzo się starałeś. Onetson, gratulacje, ale nie wygrałeś. Pokażmy może teraz Rastiego, który przez wszystkie rundy zostawał sam przy życiu. Wszystkie, oczywiście przegrane rundy. Przepraszam, że tak plączą nam się słowa, ale nie codziennie komentujemy mecze. Dla Was myślimy, mam nadzieję, że jest beka. Ale skany Rasti tutaj. Gdzie to leci, ja nie wiem. Chronot tutaj tak się niestety nie skinął Rasti. Boże, na kogoś idego, bo to gracz gra jakoś kinowo. Moradin tutaj oczywiście będzie zdobywał drewno. Tu nie zapomnij, że ktoś jest na betonie, nie mów, że tego nie wiesz. Online'owy graczu. Zabija Snydera, który wyskoczył po prostu jak z kapciula. Zdarza się. Demian tutaj próbuje zdobyć arbuzy. Ale wcześniej jest i Janla. Zabija arbuzy zamiast Demiansa. Moradin w tym czasie zabija jeszcze Rejza. Demians Rastiego, już mamy 5v1. Szybka paka leci. Przez Janle, no i mamy 7-1. Panowie, jeżeli wam nie pasuje nasz komentarz, to najzwyczajniej wyjdźcie z tego streama. A przeżywa, ponieważ tak nam no... Bardzo ważny mecz, jakby nie patrzeć, o, prawda? Jakby nie patrzeć. Pokazujemy kolejnych graczy. Tutaj teraz pokaż tabelę, zobaczymy kogo oglądać. Moradin 13-3, Janla 7-2, proszę Państwa. O, na Moradina wiatr. Tak. Jest Janla, gra na rogalu z paką, co jest troszeczkę dziwne. Pozdro Witer! Pozdrawiamy Witera. Pokaż mi tutaj komentarz. Przepraszamy, że tak komentujemy, ale jak już mówiłem, nie codziennie robimy to dla Was. Jeżeli Wam się nie podoba, to najzwyczajniej wyjdźcie. Zobacz. Spawacz 22, pokażmy tutaj może kogoś zetek. Najlepiej właśnie Moradina, który sobie na tym zasłużył. 15-3 w tabeli. Bardzo ładny granat. Pewnie siedział 24 godziny na dobę na serwerze i jego wymyślał. Tutaj Snyder zginął. Marny rush. Moradin wie, że ktoś jest za plantem, ale położy się, czy wyjdzie. Położy. A zabija tutaj zawodnika Aleksa. Już jest 4. Sytuacja 4-3 dla ETEC. Dwóch zawodników przy arbuzach. Pokaż tam Hiton, gdzieś arbuzy. Tutaj Moradina nie chce już oglądać. Janla tutaj powoli z paką. Brum wychodzi pewnie do niego, że zabija, ale Janla okazał się lepszy refleksem i uciekł. Od tej
od tego deszczu strzał. Od Bruma, on Edson zabija Bruma. Wchodząc tam z Tiglem na tej arbuzie jak Aku. Rusty zabija tutaj Onecona. Zianla zrobił fejka. No i 2v1, sam Rejzu przy życiu. Gdzie jest Rejzu? Pokaż Rejza na respie. Tak jak myślałem. Bardzo taktyczny granat na planta. Zobaczmy jak tutaj. No jest kryt na plancie. Jest kryt. Zabił Dzianle, znaczy nabił Dzianle. Tutaj na światełku jeszcze siedzi na pewno Michu. Ależ tutaj się skoczył. No i nie trafia tutaj Rejzu. Spójrzmy Boże na Dzianle. Gdzie on tam się chowa? Ciekawe są bardzo jego spoty. Pozdrawiam tego gracza. No i tutaj Michu zabija Rejzu. Jest 9-1 dla Etek. Ależ emocje. To nazwać bardzo dużym rapem. Takim gangbangiem wręcz. To było coś niesamowitego. Dzieje się coś, co nie powinno się dziać. Prosimy nie przeklinać na czasie cybersportu. Panowie, ktoś za dużo na tej gra dobrze, więc nie wiem dlaczego ktoś spina o tym, że ktoś jest online'erem, a ktoś nie. Oni pośmieją się z nas na internecie, my pośmieją się z nich na lanie. Bardzo trafiony tekst w tym momencie, tak. No, cytuję od Freaka. Jeżeli oczywiście mogę. Komentujmy mecz. Staty, chyba każdego interesuje. Staty Mruczka z meczu z Alsem. 25-15, bardzo ładny mecz tego zawodnika. Ale wróćmy tutaj do meczu Etek Frogs of War. Jest 9-1, sytuacja 4v1 dla Etek. Sam Rejzu przy życiu, znowu zostaje ostatni. Onecon tutaj zabija Rejzura, pokażmy teraz tabelę. Moradin 18-4. Bardzo, bardzo ładny mecz dla tego zawodnika. Drugi jest Dzianla, 10-2. W defense raczej wszyscy wyrównani. Różnica fragów między pierwszym a ostatnim to 4 fragi. I tylko jeden zgon. Pokażmy teraz Micha. No to nie jest śmieszne, każdemu się może zdarzyć. Nie będzie śmiesznie jak my tak będziemy przegrywali na przykład z Plague. Też będzie śmiesznie, też się z nas pośmieją. Spójrzmy na Bruma, który zlaszował. Alex zabija Dzianle. Brum zabija Moradina, jest 4v3 dla Frogs of War. Michu w tym momencie zabija jeszcze. Komentuję Hiton i Riku dla was. No niestety nie wiem. Sytuacja 3v2, Etek kontra FOF. Będzie prawdopodobnie 11-1. Tutaj widzę, alkoholizują się koledzy niestety. Sytuacja 1v2, Rusty kontra dwóch graczy Etek, AFM, i czyli Onet i Michu. Rusty nabity, ledwo co przeżył. Skanuje, ale niestety 11-1. Kogo mamy wyjebać, panie Maki? Bo dźwięk ucieka, no bo tutaj mamy jeden mikrofon na dwóch, nie możemy go rozwalić na pół, więc przepraszamy. Musimy wcisnąć rób. Hiton pamięta o takich rzeczach. Pokażmy tabelę, póki jest timeout. Póki jest halftime. Moradin 18-5. Myślę, że to widzicie, nie trzeba tego mówić. Zaczynamy drugiego side'a. Po pierwszym 11-1 dla Etek. Cisną chłopaki równo i niemiłosiernie zawodników z Frogs of War. A, dobra, nieważne. Etek versus WoW. Pójdźmy teraz może na Rustiego, który... No, jest drugi w swojej drużynie. Dostał skanu od Onetsona, ale nic mu się praktycznie nie stało. Rejzu zabija Onetsona. To chyba to jest uwaga. Tak, Rejzu tutaj... Odrobią? Czy nie odrobią? Poprosimy o wasze opinie na czacie. Rejzu zabija kolejnego zawodnika, którym jest Dzianla. Mój ulubieniec, Dzianla. Czemu zginąłeś? Pokażemy Rejza. Pokażmy tego zawodnika. No, robi za Aku swojego teamu, które pewnie jest zestresowane i trzyma rękę trzyma myszkę dwoma rękoma. Zdarza się, Michu zabija Snydera. Pokaż mi tutaj Deviansa. Brum zabija Moradina. Deviance jest na drewnie z Diglem. 2v3, jednak gracze tak wygrali już chyba kilka takowych w tym meczu. Tak jest. Ja tu tutaj próbuję Devian zabić, nie pykło. Rejzu dobrze się broni i ucieka. Czeka tutaj na Deviansa. Gdzie jest Deviance? Deviance chodzi do góry. Gdzie jest Rejzu? Pokaż nam Rejza. Rejzu tutaj chodzi ze snajpą, nie wie, że... Czartuje tam na niego Deviance. Wyciąga Digla, wystawiając się na połowę mapy, gdzie może go zabić Michu, który jest w niebieskim. Pójdźmy może na Deviansa. Pozdrowień po meczu, pozdrowimy kilka osób, jeszcze wybierzemy na szybko. Jeszcze będziemy czekali na kolejny mecz, w którym będzie Silesia kontra Etek. Dźwięk się psuje, chwila.
Halo. Jak słychać, gracze? Proszę o opinię. Kolejna runda, 11 do 2 dla Etek. Miku tutaj rzuca granat, na pewno na Rushera za. Zobaczmy, czy ktoś tam rasuje. No, znowu nie działa, gdzie tam się dzieje. Tylko o, git. Dobra, ludzie, idźcie pograć sobie. Explosives planted. Do końca tego meczu, z tego co mi się wydaje, zostały dwie rundy. Że zawołamy wtedy tutaj naszego streammastera Marko, on spróbuje to ogarnąć. A teraz jeszcze dwie rundy, przemęczcie się z nami i nie opuszczajcie nas. Na razie 254 widzów, bardzo ładnie. Oby tak dalej. Szybko sprawdzimy, co jest dźwiękiem, może coś poprawimy. Może coś poprawimy, właśnie. Trzeba wyjść, a tego nie chcemy. Już 11 do 3, mam nadzieję, że nas słychać. Teraz komentuje Riku. Tak, to ja jestem Riku Luxie, to jest mój fragmówier. Fragmówier, dobrze mówię po angielsku. My England is very well. Komentować. Pozdrawiać będzie można po meczu, tylko i wyłącznie. W tej chwili obejrzymy, jak Alex skracza drewno. No właśnie, nie skracza, tylko tam jakim. Nie jakim. Skrócił już pan z angielskiego. Ma dwóch graczy, trzech graczy obok siebie. Czy zrobi plus 5? No niestety nie zrobił nawet plus 5. Tutaj zobaczymy teraz Razura, który ostatnio nie ma Razura. To zobaczymy Oneda, który tam pociska snajpą w Etek. Ej, widzieliście gdzieś Marko? Zobaczcie Marko. Dźwięk trochę laguje, oni tutaj piszą nam. Może zobaczymy? Nie laguje dźwięk, tylko karabin. Ale czekaj, Marcin! 12 do 3 dla Etek. Pokażmy może jakieś aku. Tutaj Devians będzie raszował. Ależ granat. Devians rażuje rowery. Zabija Rustiego i Snydera, ale ginie od Alexa. Na świetle graczy tutaj. Zobaczmy, gdzie jest Moradin. Oczywiście Campi. Nie oczywiście, bo to jest zawodnik, który moim zdaniem świetnie raszuje. Z tego miejsca go pozdrawiam, jak i całe Etek oraz Frogs of War. Onedson Campi tutaj w ruinkach. Zobaczmy, jak ta sytuacja się toczy. Bardzo powoli podchodzą na plan B zawodnicy Frogs of War. Brun tutaj zostaje trochę rozklepany z A, ale przeżył, nic mu się nie stało, nie połamał nóg. Zobaczmy, gdzie jest Michu. Michu, Adu. No, bardzo powoli tutaj się to wszystko... W tej chwili drugi mecz, to są... kto gra w tej drugim meczu? Drugi mecz to będzie... Ale nie, w tej chwili kto gra drugi mecz? Angry Birds i Silesia grają w drugim meczu, tam też jest wynik 12-3 czy 12-4. Wyciszymy ten dźwięk, przepraszamy, wyciszymy ten dźwięk zaraz po zakończeniu tego meczu. Brum, sytuacja 1 na 1 na Moradina, Moradin na kafę, zobaczymy co zrobi, ma 6 sekund, 5, Moradin się schował, chyba gadu gadu, niestety, no jest gadu, Brum nie wygrał, 13 do 3 dla Etek, z tego miejsca chciałbym wam podziękować, że wytrzymaliście z nami te 40 minut, jeszcze mamy 3 minuty dosłownie na pozdrowienia i dalej będzie wracał Marko, przepraszamy za nasz głos, za naszą plątaninę słów. Dobra, ja zaznaczam ty... Rick, proszę, pozdrów Xtreme'a. Dobrze, pozdrawiam Xtreme'a. Pozdrawiam także Tiokiego, Diesela, Killera, Akarka, moją rodzinę, Maseja, cały Game Mod, Redmana. Pozdrawiam Grega, który siedzi tutaj za mną i wiernie mnie dopinguje. Marko, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Marko, naszego streammastera. Ale będziemy musieli w tym momencie kończyć, przepraszam. Do zobaczenia może później, jak się uda.